Witam Was serdecznie. Słuchajcie, w dniu wczorajszym ze względu na właśnie brak podjęcia jakichkolwiek działań ze strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, i zarówno premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Morawieckiego, jak i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i głównego lekarza weterynarii, w związku z ujawnieniem raportów Najwyższej Izby Kontroli, jeden raport e-substancje dodawane do żywności bez kontroli dokładnie z 3 stycznia 2019 roku, jak i zarówno raport Najwyższej Izby Kontroli o antybiotykach dodawanych do żywności, nie do żywności, tylko do hodowli zwierząt bez kontroli, proszę Państwa, to jest raport z 8 marca 2018 roku, skierowałem maila do Rzecznika Praw Dziecka o pilne zajęcie stanowiska w sprawie właśnie braku wykonania jakichkolwiek zaleceń wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli i podjęcia działań w obronie polskich dzieci. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na przekroczenie norm nawet, proszę Państwa, o 700% ADI w tych właśnie substancjach jak azotany i azotyn sodu. I tutaj, proszę Państwa, jasno i wyraźnie, proszę Państwa, od tego jest Rzecznik Praw Dziecka, żeby zajął odpowiednie stanowisko. W związku z tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki nie podejmują jakichkolwiek działań, nie podejmuje ich, proszę Państwa, minister Jan Krzysztof Ardanowski, główny inspektor sanitarny i zarówno główny lekarz weterynarii, ale i minister zdrowia, proszę Państwa, w sprawie tak poważnego raportu Najwyższej Izby Kontroli skierowaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. Artykuł, proszę Państwa, Konstytucji zobowiązuje ich do podjęcia niezwłocznych działań. To nie tylko KLAPS, panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, ma chronić, proszę Pana, i od tego, że przed KLAPS-em jest Pan do ochrony polskich dzieci, ale w szczególności przed tą gangsterką, tą mafią, która w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego, proszę Państwa, stosuje potężne ilości chemii. To od tego jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzieci, które, proszę Państwa, lądują w szpitalach onkologii dziecięcej, lądują, proszę Państwa, w szpitalach i otrzymują na drugi dzień po przyjęciu do szpitala parówkę i znowu idzie żywność, proszę Państwa, niebezpieczna. W związku z powyższym, czas na poważną dyskusję w naszym kraju, jak powinna wyglądać żywność, jak powinno to wszystko wyglądać, co jest bezpieczne i jak powinno być produkowane. Od tego powinien być minister rolnictwa. Ale mamy, proszę Państwa, fantastycznego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. On mówi, że on będzie naprawiał dzisiaj, proszę Państwa, na Sejmowej Komisji Rolnictwa. On naprawia rolnictwo, on objął funkcję, tylko zapomniał, że skończyła się tamta władza, został powołany znowu przez prezydenta na ministra rolnictwa i chyba będzie sam naprawiał po sobie polskie rolnictwo. W związku z powyższym, proszę Państwa, ślijcie maile do Rzecznika Praw Dziecka. Raporty zostały do niego wysłane. Jest jeden raport dotyczący e-substancji bez kontroli, który wskazuje nawet na 700% normy ADI przekroczone w żywności dla polskich dzieci, w tym azotyny sodu. Raport wskazuje na substancje, które są dodawane nie tylko, proszę Państwa, do mięsa, ale i do galaretek, i do gum, do soków, i do innych, proszę Państwa, produktów spożywczych, które konsumują dzieci. I proszę Państwa, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, od tego jest Rzecznik Praw Dziecka, aby zajął stanowisko i wezwał ministra rolnictwa, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do takiego wprowadzenia rozwiązania, jakie wprowadziła Dania, a jest to napisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, strona 30. Dania, niezależnie od kwestii, proszę Państwa, że znajduje się w Unii Europejskiej, wprowadziła zarządzeniem odpowiednie swoje normy, które korelują z przepisami Unii Europejskiej. Więc, panie ministrze Ardanowski, proszę
proszę nie opowiadać pierdół, że tego się nie da, bo Unia Europejska, ta sama Unia Europejska, te same przepisy obowiązują wszystkie kraje, a pana w szczególności, a jeżeli nie, to przygotujemy odpowiedni wniosek do Trybunału Stanu. Pozdrawiam serdecznie. Ślijcie, pamiętajcie do Rzecznika Praw Dziecka, co zrobił rzecznik i co robi, i jakie podjął działania w tej sprawie, w której zwróciłem się do rzecznika. Macie na stronie mojej facebookowej na Bezpiecznym Konsumencie treść maila. Jest, proszę Państwa, cała możliwość do przeczytania i żądajcie od Rzecznika Praw Dziecka. Tam jest adres mailowy Rzecznika Praw Dziecka. Proszę Państwa, ślijcie, 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 napierniczajcie, bo to Wasz obowiązek, to są Wasze dzieci i to Wy jesteście za to odpowiedzialni. Pozdrawiam serdecznie.